Szanowni Państwo, bohaterowie dzisiejszego spotkania już na murawie. Przywitajmy ich i zachęćmy do gry gorącymi brawami. Jeszcze pierwsze jedenastki dzisiejszego starcia. I tak, Strumyk Malawa 79, Szanter Adam 13, Rak Konrad 4, Gaca Piotr 7, Bieda Damian 11, Dziedzic Paweł 5, Kmuk Paweł 17, Trawka Mateusz 8, Cupryś Konrad 18, Ziobro Daniel 6, Rusin Maciej oraz 3, Świkła Damian. I jedność Sparniecho, 1 Szeliga Mateusz, 6 Gorzelany Marcin, 3 Buda Marek, 22 Kłeczek Sebastian, 14 Rak Grzegorz, 11 Wrona Konrad, 9 Górecki Krzysztof, 7 Mularczyk Michał, 8 Szczepański Grzegorz, 16 Lelek Mariusz oraz 15 Worosz Michał. Za chwilę początek spotkania, kibiców zachęcamy do gorącego, ale i kulturalnego dopingu i życzymy udanego widowiska. Dajesz!
45. minuta spotkania. Żółtą kartką ukarany został zawodnik gości grający z numerem 4, Gaca Piotr. Proszę Państwa, zakończyła się pierwsza część spotkania o Mistrzostwo eSport 4 Ligi Podkarpackiej pomiędzy jednością Spar Miechowsza a Strumykiem Malawa. Do przerwy wynik 0-0. Kilka taktów muzyki i po kilkunastu minutach przerwy wracamy na drugą połowę spotkania. Szanowni Państwo, w przerwie spotkania nastąpiła podwójna zmiana w drużynie gospodarzy i tak boisko opuścili grający z numerem 11 Wrona Konrad oraz grający z numerem 16 Lelek Mariusz.
A w ich miejsce do gry desygnowani zostali grający z numerem 19 Baran Patryk oraz grający z numerem 13 Grzebyk Dominik. Dawaj, dawaj, dawaj!
Wyżej! Przesuwamy! Nie ma, nie ma. W 79 minucie spotkania w ramkę na 1-0 dla drużyny gospodarzy grający z numerem 9 Górecki Krzysztof. Siedemdziesiąta dziewiąta minuta, zmiana w drużynie Strumyka Malawy, boisko opuści grający z numerem 13 Rok Konrad, a w jego miejsce do gry wszedł grający z numerem 16 Gaweł Maciej. Yeah!
Pan sędzia Marek Witon zakończył spotkanie 21. kolejki o mistrzostwo e-sport 4. ligi podkarpackiej pomiędzy Ludowym Klubem Sportowym Jednością Sparnie-Koprz a Ludowym Klubem Sportowym Strumyk Malawa. Końcowy rezultat spotkania to 1-0 dla drużyny Jedności, a strzelcem jedynej bramki w 79. minucie był Krzysztof Górecki. Podziękujmy za grę obydwu występującym dzisiaj drużyną mocnymi brawami. Dziękujemy zawodnikom, dziękujemy sędziom, dziękujemy kibicom oraz trenerom obydwu drużyn. W przyszłej 22. kolejce ligi 19 kwietnia w Wielką Sobotę o godzinie 11 nasza drużyna rozegra wyjazdowe spotkanie w Pilźnie, podejmując miejscowego rzemieślnika. Natomiast już teraz zapraszamy na spotkanie 23. kolejki e-sport 4. ligi podkarpackiej za 2 tygodnie w sobotę 26 kwietnia o godzinie 16, gdzie na własnym stadionie podejmować będziemy drużynę Ludowego Klubu Sportowego Pisarowce.